Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi kochani bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym szalonym odcinku na moim kanale. No i uwaga, uwaga, to właśnie w tym materiale jest czas najwyższy, aby zrobić coś, czego uwaga, uwaga, serio jeszcze nie było, ponieważ to właśnie w tym materiale polecimy sobie ten daru, ale nie po jakieś tam surowce, po inne pierdolone działaczki, nie, nie, ponieważ właśnie nie wiem czy wiecie, ale na tej właśnie nowej wersji Minecrafta są takie moby, które właśnie, jeśli nie mylę, nazywały się Zogliny. I to jest taka właśnie ogromna świnia, która w ogóle jest agresywna, to właśnie jakoś w tym materiale, powiem tak, to właśnie będzie mega ciężkie, aby te świnie przenieść w ogóle przez pół Netheru. I właśnie moim celem jest to, aby stworzyć jako to właśnie pierwszy na serwerze i chyba w ogóle jedyny, ponieważ nawet nie wiem czy chłopaki wiedzą o takim mobie, stworzyć właśnie tutaj w moim domku normalnie, a nawet czemuś będziemy jakoś, nie wiem, jakoś tutaj w tym pokoiku farmę Zoglinu. Dokładnie się zobaczymy, co tego będzie, ponieważ no więc teraz tak, musimy sobie na pewno jakoś właśnie wziąć mnóstwo bloków, ponieważ właśnie one występują na biomie, który jest oddalony od naszego portalu w Netherze o jakieś 1000 kratek, więc to jak dla niej będzie serio mega ciężkie, więc zaraz właśnie zobaczymy, co tego będzie, więc teraz tak, to właśnie już wszystko weźmy i właśnie jeśli nie wiecie, o którym mobie chodzi, to macie właśnie teraz na mnie turce, ale naprawdę, one są jak dla mnie właśnie tutaj epickie, więc ten właśnie tutaj materiał postaramy sobie ogarnąć, ale no mówię, to będzie ogólnie ultra ciężkie wyzwanie, okej, okay? Więc teraz tak, więc teraz właśnie w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, aby być na bieżąco z naszymi właśnie przeepickimi przygodami z nowej serii Minecraftowej, więc subskrybujcie, zobaczcie, bo jest to bardzo ważne, a w tym momencie uwaga, uwaga, każda osoba, która napisze w komentarzu lampa oraz w tym momencie strzeli suba i dzwonek, otrzyma dla mnie serduszko, więc jest to oczywiście bardzo proste i to właśnie wszystkie reguły znacie, a my lecimy, więc teraz tak, bo to właśnie zaraz iść sobie do Netheru, musimy po pierwsze wbić się do mojej przetajnej farmy, którą właśnie budowałem na moim drugim kanale Elvis, jak jest na odcinku. Właśnie jest ona w tym miejscu umieszczona i jest ona w takiej lokalizacji, że nie mają szansy jej znaleźć, więc teraz tak, pójdziemy sobie właśnie jeszcze jakoś sobie krówki rozłożyć i pojedzonko ogólnie, ponieważ chyba każdy widzi, że no nie ma sensu w ogóle iść do Netheru z liczbą trzech steków, okej? Okay? Uznajmy, więc teraz tak i teraz tak, okej, sobie to właśnie wszystko ogarniemy i będziemy mogli już się wybierać w kierunku Netheru, ponieważ ogólnie to będzie mega ciężkie, ponieważ właśnie nie wiem czy wiecie, ale te świnie są agresywne mega, one w ogóle jakoś nas jeszcze podrzucają do góry, serio, to będzie ogólnie mega ciężkie wyzwanie, więc naprawdę bądźcie na odcinku do końca, bo wam gwarantuję, że to będzie mega ciekawe, a my lecimy już na tej właśnie na górę sobie. No i co, sianko jest, jest go właśnie o wiele więcej od razu, ponieważ moja farma teraz jest większa, a nie jak wcześniej, że moja farma miała 6 pól, okej? Okay? Więc teraz tak i teraz tak, okej, okay, więc śmigamy już tutaj w tym kierunku, gościu, żeby nie było, więc teraz po kolei wszystko, chyba tam właśnie wszystko zasiałem, więc teraz właśnie jakoś tutaj parę krówek obijmy, potem je rozmnóżmy, siemaneczko, krówki, na przykład bardzo, ale muszę, okej, okay, muszę, trzeba coś jeść, bardzo przepraszam, niedługo właśnie będę sobie tylko chlebek, więc teraz tak i teraz tak, no okej, okay, tyle wystarczy chyba, więc sobie właśnie szybko jeszcze rozmnóżmy i polecimy to przepalić i się wybieramy już w kierunku Netheru, ponieważ te moby, to powiem tak, to będzie ogólnie mega ciężkie wyzwanie i właśnie dlatego sobie się właśnie zaraz pójdę parę filki, ponieważ powiem tak, jest taka szansa, że to w ogóle takie dzikie świnie w tym odcinku nie zabiją, okej? Okay? Więc teraz tak jest, teraz tak, tyle właśnie chyba wystarczy, więc lecimy sobie właśnie jeszcze jakoś do mojego domku i sobie to właśnie jeszcze szybko przepalmy i lecimy już w kierunku Netheru, więc to powiem tak szczerze, że będzie mega ciekawe, więc teraz tak jest, teraz tak, ponieważ obecnie ja, jeśli właśnie chodzi o mnie, to nie robiłem takich hodowli nigdy, okej? Okay? Serio, ja was z tymi świnkami miałem ogólnie tylko raz do czynienia, więc teraz... No chyba nie! No chyba nie! W magazynie! Normalnie nie w magazynie, nie komentuję tego, okej? Okay? Nie komentuję tego. Gościu, przecież to jest jakiś żart! Aha, tutaj, no w sumie to nie ma żadnej pochodni, więc sobie ją w zasadzie zaraz jakoś dam, okej? Okay? Powiem tak, gdyby w tym jest wybuch, to byłby mój w ogóle największy błąd ever, okay? Więc po kolei wszystko sobie właśnie zaraz ogarniemy, więc wpierw potrzebuję to właśnie jakoś na pewno, tego to właśnie potrzebuję, co? Bloki potrzebuję na pewno, potrzebuję właśnie jeszcze jakieś jabłuszko, mam tu właśnie widzę, że 3, więc spoko, i potrzebuję jeszcze właśnie tutaj sobie wziąć golda, aby zrobić refilki, ponieważ serio, ta podróż może być właśnie mega ciężka, więc potrzebuję jakieś tam właśnie wsparcia, więc teraz z tego mają to właśnie przepiska stania skrytka. No i tak właśnie myślę, że sobie możemy zrobić takie dwa refilki, chyba nam wystarczy, więc teraz czekajcie, gdzie był crafting, co? Aha, super, znowu mi go ukradli, właśnie jakoś był w tym miejscu, spoko, ale był jeszcze jakoś właśnie na środku domku, więc teraz tak i teraz tak, okej, okay, no i w końcu refilki ogarnięte, więc lecimy właśnie zaraz jakoś w kierunku naszego przebiskiego wymiaru, aby zdobyć coś ciekawego, więc teraz ty gościu, co właśnie tutaj moje befsztyki, wszystkie te właśnie schabę was zgarniamy, okej, okay, dziękuję bardzo, no i co? No panie, tyle mi już właśnie tutaj wystarczy, więc teraz ty też właśnie jakoś zamkniemy, czy ja w ogóle też moją farmę zamknąłem, ponieważ to jest takie tajne, że oni nie może wiedzieć nikogo. Okej, okay, więc teraz cyk, no i to udało się i właśnie ją sobie budowałem na moim drugim kanale Elvis, więc właśnie wam go bardzo polecam, ponieważ macie do niego link tutaj właśnie do góry w karcie, tam w opisie i tam właśnie macie moje również codzienne odcinki z naszej przygody, więc lecimy sobie właśnie już tutaj w tym kierunku. Okej, okay, perełki są, to jest bloczki, zresztą powiem teraz tak, nie mam w ogóle pojęcia, czym się je rozmnaża, ale wiem tylko jedno, że one są tak tak bardzo agresywne, że na luziku, nieważne co mamy w ręce, pójdą z nami, okej, okay, więc teraz cyk, właśnie jakoś polecimy tędy, ja będę gościu, okej, okay, więc... okej, okay, bo ma domek, taki no... Dobra, on tego nie zrobił, okej, okay, nie komentuję tego, to się nie stało, nie. Dlaczego on zrobił dom z dirta? Nie, po prostu, okej, okay, ja rozumiem, że można lubić, okej, okay, ale halo. Dobra, nie komentuję tego, lecimy już właśnie sobie jakoś w kierunku tego wymiaru, ale...
ale z Dirta, no w naszym mieście nie komentuję tego ziomeczki, więc lecimy właśnie jakoś teraz szybko właśnie do Netheru i zaraz zobaczymy, czy w tym odcinku możemy, bo serio, są to serio mega duża szansa, więc teraz ty więc właśnie tej serii, moi drodzy, bądźcie na odcinku do końca, aby zobaczyć właśnie, o jakie finki mi chodzi, jak w ogóle będzie ciężko jest właśnie tej, do tego portalu przenieść w ogóle z drugiego końca Netheru, kiedy tam właśnie jest chyba odległość właśnie 1000 kratek i tutaj właśnie jak z Agentixa wracałem z tego właśnie tej z Netheru, to ogarnąłem sobie tutaj właśnie taką ścieżkę z drewienka, ponieważ no chyba każdy wie, że tutaj w tym wymiarze jest naprawdę mega łatwo się zgubić i właściwie zawsze, jak tu wbija, to się gubi, więc właśnie tak jest taka to właśnie, uznajemy, że opcja, żeby cię zgubić, więc teraz cyk i cyk, no to właśnie mamy taką ścieżkę z drewienka, ale trzeba będzie właśnie jeszcze jakoś na pewno zbudować most, którym te świnki w ogóle tu właśnie wbiją, więc teraz tak i teraz tak sobie polecimy szybko, okej, żeby właśnie nie było żadnej wtopy, teraz cykson i pykson i elikson, więc lecimy sobie właśnie jakoś tutaj szybko po tych drzewkach, no to jest taki może mały gryf, ale no trudno, chyba każdy wie, że to jest właśnie w tym odcinku naszym celem, a będzie naprawdę, no powiem tak, co najmniej przepotężne ciężkie, skalę ciężkości tego tutaj właśnie przedsięwzięcia oceniam na 9,5 na 10, ok? Żeby je przenieść przez cały wymiar właściwie, nie, przez w ogóle most zbudować, to po prostu będzie takie trudne, że nie wiem, ok? Więc polecimy sobie właśnie jakoś teraz tędy szybko i to właśnie było czekać właśnie z odrębienką, więc polecimy sobie tam, ponieważ właśnie te takie dzikie świnki z ogliny występują tylko na białym, gdzie jest taka właśnie tutaj, gdzie jest taki właśnie las czerwony, nazwę nie pamiętam nawet, ok? Bo nie, że jestem pamiętam tak właśnie chodzi o Minecrafta, takim lekkim nubkiem, więc teraz tak, więc tyle po prostu, teraz to takie właśnie czerwone drzewka, ok? Nic więcej, więc teraz tak, no zobaczcie, też wiem, że dysporo mam, bo jest w ogóle, mam już mało HP, a tutaj właśnie wolałbym jednak nie zginąć, ok? Serio, w tym odcinku wolałbym jednak nie zginąć, więc polecimy sobie właśnie jakoś tutaj szybko, w tym mocnym miejscu tu jest, powiem, że bardzo niebezpiecznie, więc postarajmy się jednak nie zginąć, ok? Elviso, spokój, Elviso, to chowaj, spokój, nie stresuj się, chyba na odcinku nie umrzemy w tym razem, ok? Jak ostatnio, więc teraz tak spoko, lecimy sobie właśnie jakoś tędy i już właściwie zaraz tam powinien być ten las widać, ponieważ on jest ogólnie mega mały, ale są tam właśnie te dzikie świnie, żeby nie było, więc teraz tak sobie polecimy, ten gościu sobie wbijemy i będzie zaraz właśnie nasz cel piękny i no, powiem tak, nie mogę go serio, nie mogę ominąć tego golda, chociaż ono jest zbyt, no, złoto, gościu, złoto to jest coś, czego pragnę naprawdę, więc teraz tak właśnie bardzo dziękuję, serio, no niby mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, bo to jest prawda, ale no jak się, no, spotyka gościu w Minecrafcie złoto, to powiem tak, nie można obok niego przejść nie patrząc, nie, więc teraz polecimy sobie właśnie do tego lasu, ponieważ on jest właściwie już tam obok w ogóle, tu już nawet jest to śmieszne na małe, to siema na byku, siema, ale to jest fajne, nie, więc polecimy sobie właśnie tam, no, no to dlaczego on jest wszędzie, no jak go nie kopać, halo, nie mam pojęcia, więc to po prostu ma, więc teraz cyk, polecimy sobie właśnie jakoś tutaj tędy, więc serio, subujcie kanał, codzienny przygody na ten kanał macie właśnie o godzinie 14:15, a my lecimy sobie właśnie tutaj tym mostem i tam już właśnie można ten las w oddali dostrzec, on jest właśnie taki czerwony, więc teraz polecimy sobie tym właśnie jeszcze przejściem takim mini, okej, to właśnie chyba było w tym kierunku, czy to było naokoło, co? To było ten chyba, więc teraz cyk, ale my właśnie jakoś sobie inaczej, chyba inaczej wbiliśmy, dobra, więc teraz mam znowu mało HP, więc my to właśnie szybko zjem, powiem tak, moja to w ogóle zbrojka, jest jeszcze w miarę śladu użycia, spoko, okej? Ona ma tyle użycia, że na odcinek chyba przeżyjemy, chyba, to jest tu słowo klucz, więc polecimy sobie w ogóle, co sobie ominimy, bo one są ogólnie agresywne, takie dziwne, inne pigmeny, więc teraz polecimy sobie górą i zobaczymy, czy nasze świnki tam w ogóle będą, czy nie mam pojęcia, ale powinny być, okej? Powinny być, więc zaraz zobaczymy, to jest właśnie ten tutaj piękny las, który, no, powiem tak, tu właśnie tych świnek, pamiętam, że było zawsze mało, więc poszukamy sobie, potrzebuję właśnie, żeby zrobić hodowlę, co najmniej dwóch, więc no, zaraz zobaczymy, czy taka w ogóle opcja będzie, ale no, okej, uznajmy, one tutaj gdzieś muszą być, okej? One właśnie gdzieś muszą być, czy nie, nie mam pojęcia, ale naprawdę jest tutaj w ogóle możliwość, halo, pliska, no chyba, że to już jakoś w ogóle nie będzie, nie mam pojęcia, to właśnie z Agentixem byliśmy ostatnio, ale no, to jest w ogóle realne, ponieważ właśnie pamiętam, że one to właśnie zawsze były, tak samo jak tutaj zawsze było dużo tych pigmentów takich śmiesznych, więc teraz tak, okej, nie spadłem, więc spoko nam to nawet idzie, więc zaraz tylko jakoś właśnie polecimy tędy, serio, wpierw właśnie jakoś tutaj cały ten biom przejdźmy, poszukajmy, a dopiero potem są wnioski, tak! Moi kochani, udało się, cel odcinka poniekąd się osiągnięty, ponieważ właśnie udało nam się tutaj znaleźć, uwaga, to jest właśnie to, okej, okay. To jest właśnie ta świnka, która nas bije, w ogóle ona nas teraz tutaj będzie biła, czy jak, nie mam pojęcia, ale chyba powinna nas bić, nie? Ej, co jest, one nie były agresywne? I one ponoć biją, pamiętam, coś tu w ogóle dzieje, biją! I no biją, okej, one biją, więc spoko, dobra, ale teraz potrzebujemy jeszcze właśnie ogarnąć sobie drugą, okej, tam są jeszcze jakieś widzę, więc spoczko, tu jest nawet baby świnia netherowa, o proszę, dobra, spoko, okej, tam nawet tej widzę, że nie bije, więc bardzo fajnie, więc wiecie co? Powolutku, właśnie tutaj wpierw sobie zbudujmy most, którym w ogóle tam przejdziemy do tego portalu, ponieważ te wszystkie właśnie te świnki ogarnąć w ogóle, a potem tam poszły, to będzie nie lada wezwanko, okay? Więc właśnie po kolei zbudujmy sobie właśnie tutaj wpierw most, który nas tam zaprowadzi, a dopiero potem się weźmiemy do roboty, ponieważ naprawdę most to jest właśnie taka podstawa, więc teraz cyk i cyk i cyk, ponieważ no bez niego one się spalą, albo umrą z wysokości, dobra, świnko nie bij mnie, no proszę, no, nie, okej, powiem tak, jeszcze nie, okej, jeszcze nie, za chwileczkę, więc teraz sobie właśnie ten most, jak się zaraz udoskonalimy, ponieważ no, powiem tak, jest to właśnie niby spoko.
wszystko, ale on musi być właśnie ostry, żeby nie był właśnie szerszy i musi iść idealnie w tym kierunku, więc teraz ty gościu obecnie sobie właśnie to wyjście zamykamy, żeby nie było, tu obecnie przejścia nie ma, bo tu jest właśnie teren budowy i budujemy, tylko tu właśnie się boję, że mi tu powoli klocków nie starczy, wiecie, ale spokojnie, mam tu właśnie jeszcze kilowik, więc sobie zaraz właśnie się ogarniamy, więc lecimy, więc spoko tam właśnie idzie, oraz też nie wiem czy wiecie, ale mam swojego Instagrama, dokładnie, nazywa się Elvis Podłoga Oficjal, na nim macie moje zdjęcia, więc wam też właśnie bardzo polecam, macie link, byśmy sobie followujcie, obecnie jest nawet tak, że jak wy nie followujecie, to jest sobie wbijany na wasze konto i wam normalnie lajkuje zdjęcie, więc tym bardziej nie pamiętam, lajk od Elvisa to jest w końcu też pan na dzielnie, nie? A my lecimy sobie z tym mocno szybko, ponieważ on musi być idealny, okej? Okay? Tutaj nawet nie ma miejsca na błąd, ponieważ jak się pojawi błąd, to te świnki umrą, okej? Okay? A nie możemy tego dopuścić, żeby nie było, więc teraz tak, polecimy sobie właśnie jakoś poboczem i też się sobie poszerzymy, żeby nie było, że się właśnie jakoś sobie tam pchały i umrzemy, więc teraz tego się lecimy właśnie jakoś tutaj tędy, szybko, okej? Okay? Więc teraz właśnie jakoś weźmy tutaj szybko kobla, dobra, właśnie jest kobelek, więc lecimy, okej? Okay? Teraz tak, jest właśnie wszystko, tu widzę, że pikobelo, tylko no, powiem tak, no musi być tutaj jednak lekko fersz, ponieważ jak to właśnie sobie świnka spadnie, a będą tutaj właśnie, o ile się nie mylę, szły obydwie, chociaż nie, wiecie co? Zróbmy tak, weźmiemy sobie jedną świnkę i ją tam weźmiemy, a potem drugą, ponieważ to będzie o wiele bardziej rozsądne, więc teraz wiecie co? A zróbmy sobie już schodki, takie tutaj zwykłe, proste schody, żeby nie było tu właśnie żadnego syfu i teraz sobie też właśnie tutaj zrobimy taki mały skręcik, dobra gościu, lecimy, dobra, okej, okay. I teraz tak, okej, okay, udało się i jeszcze właśnie jakoś to jeszcze udoskonalimy, ponieważ no mówię, tutaj nawet nie ma miejsca na błędy, okej? Okay? To jest dokładnie tak samo jak w architekturze, ponieważ tutaj właśnie, no powiem tak, mały błąd, a nie ma całej konstrukcji, nie? Więc teraz, znaczy konstrukcja dwakrotnie będzie, ale świnki nie będzie, nie? W ogóle, to był chyba właśnie zoglin, chyba się jakoś tak właśnie nazywało. Teraz tak, okej, okay, więc lecimy, go się właśnie szybko jeszcze zjemy, dobra. Bardzo proszę, aby żaden gaz mnie nawiedził, okej? Okay? Ponieważ jak właśnie jakiś mnie gaz nawiedzi, no to... Ujmę to w ten sposób. Spadnięcie w tą lawę równa się śmierć w 100%. Okej, no właśnie chyba, że jakoś sobie właśnie perełką wyjdę i zjemę filka, nie? Ale naprawdę to byłoby mega ciężkie. Więc teraz tak, lecimy sobie właśnie w tym kierunku szybko, ponieważ właśnie tam mamy nasz portal i naprawdę, żeby teraz przez ten cały wymiar przejść, to będzie tak hardkorowe, że no, powiem tak, nie skomentuję tego, okej? Okay? To będzie wyzwanie, które będzie naprawdę przepotężnie ciężkie, więc lecimy sobie w tym kierunku szybko i mamy tu właśnie, widzę, że takie tutaj wejście, serio. Świnka jedna, potem świnka druga, ale aha, trzeba jeszcze jakoś wyprowadzić z tej jaskini, gdzie jest portal bawu, okej, jest trudno. Polecimy sobie, żeby nie było, więc teraz tak, gościu, sobie jakoś jeszcze właśnie tutaj polecimy. Dobra, okej, okay, udało się, więc teraz właśnie sobie jakoś polecimy tutaj właśnie tą ścieżką z drewna. Powiem tak, gdyby nie ona, to bym się już dawno zgubił, dawno, okej, okay, tu jest takie małe, nieciekawe miejsce, więc polecimy sobie właśnie jakoś tutaj tam, więc serio, właściwie wam tutaj ten subik polecam, no i 12, bo to jest bardzo ważne, żeby być na bieżąco, bo inaczej, no to powiem wam, że no powiem tak, nie, właśnie na odcinkach powiadomionek i nie wiecie, że Elvis wstawił filmik, gdzie robi hodowlę świń z Netheru, nie? Więc lecimy sobie właśnie jeszcze jakoś tutaj tędy, a tutaj właśnie widzę, że mamy taki bardzo ciekawy most, więc teraz sobie właśnie szybko zatkamy, dobrze, okej, okay, udało się, gościu, jest spoko. Dobra, to właśnie musimy mieć pewność, ponieważ jak świnka nam spadnie, no to chyba każdy wie, o co chodzi, nie? Lepiej, żeby właśnie nie spadła, teraz cyk, to nawet musi być jakieś tam mega szerokie, myślę, więc teraz tak, no chyba tyle wystarczy, chyba właśnie taka szerokość wystarczy, no 4 kratki to jest chyba taki właściwie tutaj max, ponieważ one aż takie szerokie nie są, nie? One są właśnie chyba jakoś szerokie na 2 kratki, coś w tym stylu, ale powoli klocki się kończą, okej? Okay? Powoli właśnie tutaj widzę kończą, więc taka tutaj właśnie mamy małą lipę, więc teraz cyk, taki właśnie most tej szerokości wystarczy, okej, okay, alright, gościu, budujemy, nie poddajemy się, że właśnie było wszystko picobello, dobra, cyk. Cyk i cyk, udało się, spoko. Teraz polecimy sobie właśnie tutaj tym miejscem i tutaj musimy sobie zrobić kolejny most, gdyż inaczej, jak tego mostu nie będzie. Chyba każdy wie, o co chodzi, ale wpierw, wiecie co? Sobie też właśnie jakoś ogarniemy szybko to i właśnie ten nether rack, ponieważ no, bez jego obecności byłoby co najmniej ciężko, okej? Okay? Więc teraz tak, gościu, okej. Okay. Sobie właśnie tego jakoś tutaj skopiemy, myślę, że no nie wiem, ze stack i będziemy mogli ten most budować, ponieważ chyba każdy widzi, że jest on tutaj właśnie konieczny, więc teraz cyk, ej, a co gdyby wdrążyć most w tej, na przykład, chociaż nie, bo to nawet tutaj na mnie by nie wyszło, taki most właśnie wydrążony w jaskini, znaczy jaskini, w tej górze ogromnej, więc teraz tak spoko udało się i myślę, że tyle nam właśnie tutaj obecnie wystarczy, ewentualnie sobie potem jakoś właśnie dokopiemy, dobra, więc lecimy sobie właśnie tutaj szybko z tym mostem, raz, dwa, trzy, okej, okay, tyle właśnie tutaj myślę, że powinno być spoko, dobrze, tutaj mówię, trzeba mieć pewność, że nam nic nie padnie zaraz, więc teraz tak, spoko. Tutaj właśnie mówię, pewność to jest coś pięknego. Okej, okay, później się w ogóle ten redaktor kończy, więc trochę lipa. Dobra, więc teraz tak, naprawdę, no tutaj właśnie mamy taką nieciekawą miejscówkę, gdzie jest, uznajmy, bardzo łatwo spać, więc no, tego wolałbym właśnie jakoś uniknąć, więc teraz lecimy sobie właśnie tutaj jeszcze poboczkiem. Dobra, okej, okay, udało się, spoko, wyszło to właśnie fenomenalnie, ale no mówię, potrzebujemy tego jeszcze więcej, ponieważ w ogóle,
Myślałem właśnie, że to jakoś wylatuje, ale jednak nie. To jest zwykły darak, więc teraz tych gościu jakoś właśnie jeszcze polecimy boczkiem. I zaraz właśnie jak ten masz będzie gotowy, polecimy sobie po pierwszą świnkę, potem polecimy po drugą, będziemy właśnie mieli coś taką właśnie, no powiem tak, no nawet mini hodowlę, okej? Okay? Że będziemy właśnie mieli sobie te dwie świnki, które będziemy mogli tam właśnie sobie hodowali. Więc teraz tyk spoko, no 45, no powiem tak, chyba właśnie teraz nam wystarczy na jakiś czas, ale pewnie jest to, że trzeba będzie właśnie jeszcze jakoś za chwilkę dokopać. Więc teraz tyk ten most właśnie sobie jakoś udoskonalmy, ponieważ taka dziura no w ogóle nie ma racji bytu. Więc teraz tyk i teraz styk. Ten most ogólnie mi wygląda na mega niebezpieczny, więc go tu właśnie udoskonalimy, żeby nie było. I teraz tak i teraz tak. Okej, udało się, spoko jest i lecimy dalej w dół, ponieważ no mówię, pewność jest tu konieczna, ponieważ jak ta świnka spadnie, to będziemy mieli normalnie z 5 minut pardowania zanim pana doderze na darmo jednak. Więc teraz tak i teraz tak, spoko, mówię, właśnie sobie dajmy to na minimum 3 kratki, będziemy mieli wszystko spoko. Dobrze, teraz tak i teraz tak. Okej, udało się gościu, spoko to już właśnie nawet wygląda, więc lecimy dalej, więc właśnie tutaj szybko w dół jeszcze, tylko tu jest taki, widzę, że mały, tutaj właśnie taka mała przeszkoda. Dobra, udało się, spoko, i teraz musimy sobie właśnie z nią wbić jakoś tutaj na dół szybko, polecimy, albo nie na dół, tylko jakoś właśnie tutaj sobie zróbmy to tak, tylko pliska, jak ona to właśnie wbije, aby nie spadło to z drzewa, ponieważ jak spadnie z drzewa, to trudno będzie ją potem na to drzewo prowadzić, okej, byłoby mega ciężko, więc teraz tak, spoko, to właśnie tutaj idzie obecnie, ponieważ nie było jeszcze właśnie tutaj żadnego faila, nie wpadłem do lawy, nic w tym stylu, więc bardzo fajnie, a my lecimy dalej właśnie z tą ścieżką, która właśnie tutaj powstaje, a moich klocków jest coraz mniej, więc lecimy, no, nie mam pojęcia, co z tego będzie, ale jest aż właśnie tutaj jakoś sobie może zaryzykuję, aby zrobić most na dwie kratki, ponieważ to jest i tak tutaj sporo, więc teraz, no, w sumie, no, no nie jest jednak tak kolorowo, nie? Więc my właśnie jakoś jeszcze zaraz jeszcze polecimy po Underlaka, zbierzemy go i będziemy mieli sytuację o wiele bardziej ułatwioną. No bo mówię, mówiłem to w tym odcinku 100 razy i jeszcze raz powiem, gdybyśmy nie mieli pewności, że ta świnka nie spadnie, mielibyśmy odcinek dłuższy o pół godzinki, okej? Okay? No więc teraz tak, ponieważ no jak ta świnka jeszcze właśnie jakoś tutaj będzie szła i będziesz właściwie w okolicy portalu, no i wpadnie do lawy, no to będziemy mieli troszkę jednak więcej roboty, okay? Więc teraz właśnie, wiecie co? Wykonam tego od was tak? Nie, już czegoś pomijam, żeby nie był, jeszcze pomijam, no okej, okay, pomijam się, dobra, ponieważ no. Nie ma sensu, tak wiecie, non stop się właśnie jakoś zatrzymywać i kopać. Mógłby też w ogóle właśnie jakoś iść do mojego domku po więcej kobla, ale komu by się teraz właśnie chciało iść na specjalnie, więc teraz tak i teraz tak. W sumie mamy kido, więc sobie poradzimy gościu, bo jak nie my, to kto? Poradzimy sobie na kompletnym spontanie. Więc lecimy tutaj właśnie na chilku, dobra, udało się. Mamy tu właśnie już wykopaną tutaj tą, tutaj właśnie całą, taki tutaj właśnie pokoik. Okej, no w sumie wiecie co? Półtora jest taka. Myślę, że wystarczy, więc spoko, a my lecimy już sobie właśnie jakoś tam, alright, śmigamy sobie tam z tym mostem, który w ogóle, jak powiem tak, jak to właśnie jakoś wbije, a prawo, bo zobaczą ten most, sobie pomyślą, co tu się w ogóle działo, halo, co tu się w ogóle działo, no, ciekawe, więc teraz tak, spoko, lecimy sobie właśnie jeszcze tutaj, właśnie lekko na górę, dobrze, lecimy, nie śpimy, dobra, udało się, i teraz właśnie tutaj mamy takie przejście w tą stronę, które jest ogólnie takie, widzę, że mega ciasne, i no, spokojnie, sobie z nim poradzimy w ogóle, nie mam pojęcia, czym się najszybciej to niszczy, okej, nie mam pojęcia. Może właśnie jakoś motyką? Chyba jakoś tak to było. I teraz no nie mam pewności. Ale wiecie, to sprawdźmy to, ponieważ mam tu właśnie jakieś jeszcze drewienko, więc poczko. Może jest taka szansa. Potrzebuję go tutaj właśnie równo 6, aby sobie poradzić. Okej, więc teraz cyk i cyk. Spoko, to właśnie tyle myślę, że nam wystarczy. I teraz po kolei crafting table. Dobrze, crafting. Teraz sobie jakoś tutaj stwórzmy szybko sticky. Stwórzmy sobie jeszcze szybko te. To? No to jest chyba motyka właśnie w Minecrafcie. Uwaga, jak naprawdę, wow, ale to jest szybkie. I nie miałem nawet pojęcia, że właśnie motyką tak może być. I no pamiętam, że spoczka, to dobra, gdyby ona była dexowa, nie? O, panie, my teraz sobie porcimy właśnie tutaj w tym kierunku szybko. Dobra, Więc teraz kończymy właśnie nasz most, ponieważ to musi być gotowe szybko. Dobra, teraz tak. Okej, udało się tutaj właśnie na luziku. Dobra, cyk i cyk. Spoko, wszystko to właśnie nam idzie picobello. I teraz właśnie jeszcze jakoś to wejście doróbmy. Dobra, teraz cyk. Teraz właśnie jakoś jeszcze wbijemy szybko po świnkę. No mówię, to musi być idealnie, a nie może być jakoś właśnie mega źle. Dobra, tu jest właśnie, wiecie co? Jak dla mnie ta świnka to właśnie już sobie bez problemu przejdzie. No chyba tak mi się to właśnie chociaż wydaje. Więc zróbmy też to właśnie takie mini przejście, aby ona mogła tutaj właśnie mieć taki pełny luzik. I polecimy sobie z nią zaraz w tym kierunku. Obejdziemy teraz sobie właśnie te drzewka z tą świnką i polecimy dalej tam, oczywiście, żeby nie było prosto właśnie za tym drewnem. Tu właśnie nawet nie trzeba budować mostów, więc idealna sytuacja. Oj, tu już taki most, znaczy most. Takie właśnie mini przejście byłoby na konieczne, więc zróbmy sobie w ten sposób, okej. Okay. Teraz polecimy sobie z tą świnką właśnie tutaj prosto, więc nawet tutaj też nie trzeba mostów. No idealna sytuacja, okej. Okay. Idealna sytuacja, ale no.
No tam już Amos się jednak przyda, żeby nie było, ponieważ jak tam sobie świnka spadła, czy świnka, to jest ogólnie Hoglin, nie? To się nazywa tak formalnie Hoglin, ale ja mówię świnka, bo wygląda jak świnka, okej? Okay? Więc teraz cyk, cyk i cyk, spoko, chyba właśnie jakoś po tych schodkach sobie wejdzie, mi się tak wydaje. Dobra, czy już nie na Nether account, właśnie jeszcze 8 widzę. I ej, w ogóle, wiesz, ja mogę sobie kopać to drewno i z niego budować moc, to jest o wiele bardziej funkcjonalne, więc teraz tak. Dobra, ja nawet jakoś nie widzę, że wychodzi, okej, okay, więc lecimy, nie poddajemy się, dopóki nie skończymy, nie mam takiej w ogóle szansy, żeby się teraz poddać. Dobrze, więc teraz cyk, 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 spoko, udało się. Więc teraz to prowadzi w tym kierunku. Więc tu już jak dla mnie byłoby o wiele łatwiej, aby jednak sobie zrobić, no wiecie, zejście w dół, a byłoby spoko, chociaż to w sumie nawet nie ma takiej racji bytu. Ej, a co gdyby sobie stworzyć półpłytki i właśnie z nich robić most, to byłoby świetne, okej? Okay? Udało się, spoko, więc lecimy sobie właśnie teraz jakoś właśnie na bok. Serio, no i co, funkcjonalnie właśnie jest, więc teraz cyk, 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 spoko, lecimy, dobra. Mocno właśnie iść w tym kierunku. Zdarzy się tutaj w ogóle jeszcze płytki skończę. Powiem tak, to jest ogólnie, jak już mówiłem, mega czasem chłodno, ale spokojnie. Gwarantuję wam to, że właśnie w tym odcinku to sobie skończymy. Ale polecimy sobie wpierw po troszkę więcej drewna, ponieważ no mówię, nie możemy non stop jednak mieć losków. Nie ma tak tutaj właśnie pięknie w ogóle. Też to sobie wezmę, żeby nie było. To jest ogólnie mega przydatne, właśnie jeśli chodzi o mój domek. Więc teraz cyk spoko, to właśnie tego zgarniam jak najwięcej tego drewienka. Ponieważ właśnie tutaj z niego możemy sobie jak najwięcej zrobić. Teraz tak. Mamy taki właśnie stack tego drewna. Na deski to jest chyba właśnie tutaj, czekajcie, 4 staki takich właśnie tych desek. A na płytki to jest, no panie, nawet nie komentuję, okej? Okay? Więc teraz tak. To właśnie mam tego, myślę, że pustaka wystarczy. I lecimy na górę. Do końca to właśnie jeszcze wszystko. Będziemy mieli teraz ten właśnie tutaj most gotowy. Nie polecimy sobie w końcu z tą farę, mam tych hoglinów w moim domku normalnie, gościu, więc teraz cyk, spoko, właśnie był jakoś crafting, pamiętam. Tu jest dobrze. Więc teraz sobie craftujemy te płytki. O, panie! No, excuse me, ale to jest jednak sporo, nie? To jest jednak sporo, mamy tylko tutaj właśnie 3 staki ponad, nie! Idealnie, nie? Więc teraz sobie jeszcze też szybko pogróbmy. Dobra, pogrubiamy to szybko. Udało się, cykson, pykson i elikson, no i bigabello, udało się nam właśnie tutaj to idealnie. A my lecimy dalej właśnie jakoś, chyba czekajcie, to było tam? To było właśnie tam, i tu już tak w sumie moglibyśmy nawet tutaj zejść sobie na dół, więc nawet to jest spoko pomysł, żeby to właśnie jakoś tutaj się nie męczyć z tymi drzewami, ponieważ no takie mosty na drzewne, no to one nie wyglądają, okej, okay? Więc polecimy sobie to właśnie szybko na dół, tak dla pewności, dobrze, okej, okay. teraz tak, okej, okay, udało się, no, znaczy poniekąd się udało, ponieważ no kończymy dopiero, dobra, teraz sobie to właśnie szybko jeszcze doróbmy, żeby nie było żadnych problemów, cyk, cyk i cyk, spoko, oczywiście, że nam się zaraz widzę, że uda, na kompletnym luzie, no mówię, tylko tutaj właśnie będzie z nimi taki lekki problem, że musimy jakoś to właśnie znieść, nie, ale w ogóle też nie mam pojęcia, jak one się to właśnie zachowywały, nie, więc teraz cyk, cyk, cyk i cyk, dobra, nam to nawet idzie spoko, więc teraz sobie to jeszcze szybko zniszczmy i polecimy sobie z takim tutaj właśnie mini pięterkiem, aby skręcić, w ogóle powiem teraz tak, w ogóle nie miałem pojęcia, że to będzie aż taki czasochłonny, okej, okay? Ten odcinek trwa już z dobre 20 minut, nie? Więc no po prostu wow, więc teraz polecimy sobie też właśnie jakoś tutaj pobocią na przykład, czemuż by nie, to by nawet takie nawet tutaj spoko, więc teraz cyk i lecimy teraz tam, ty właśnie wiecie co, sobie dasz ten mazdrę podwójny, sobie właśnie powinno wystarczyć, tak wiecie, no niby nie jest jakoś tam mega pewnie, ale powinno być spoko, więc lecimy sobie tam szybko. Dobra, teraz tak i teraz tutaj ma taki błąd, więc go ogarniamy i lecimy dalej, serio, nie poddajemy się, aż to nie będzie gotowe, teraz cyk i cyk, spoko, idzie na to nawet tutaj widzę, spoko, serio, no bo jednak Minecraft to jest piękna gra, to jest właśnie piękna gra, w której możemy wszystko, o ile w ogóle umiemy, nie? Ponieważ no, powiem tak, ja wszystko jednak nie umiem, więc teraz tak i teraz tak, no i co? Udało się, moc jest praktycznie gotowa, okej, teraz właśnie tutaj zaraz zobaczymy jeszcze, ile nam brakuje jeszcze, żeby tam dojść do tego miejsca, więc teraz motykaj jeszcze łapę i lecimy sobie teraz tym jeszcze szybko, dobra, spoko, dobra, proszę, aby nie było potrzeby budowania kolejnych mostów, okej, błagam, to jest taki czasochłonny, okej, to jest taki w ogóle męczący jeszcze, że no, ok. Będę o tym pamiętał, że tu jest takie coś, ale wiecie co? Dla pewności lepiej to zamknę, ponieważ potem może być naprawdę straszna lipa, jak ten na odcinku sobie wpadnę. Tego bym jednak wolał uniknąć, więc bardzo fajnie, tu właściwie nic nie było, a my lecimy dalej sobie właśnie tymi wszystkimi deskami, które nas tutaj właśnie doprowadzają w końcu do portalu, okej? W końcu, moi drodzy, mamy ten portal w tym miejscu, tam właśnie widzę, że jest twierdza, więc tu właśnie tutaj proszę, żeby nie było gastów. Dobra, więc teraz tak i teraz tak, udało się, dobra, i teraz sobie tutaj właśnie jeszcze ten mostek właśnie dokończę, ponieważ byłaby straszna lipa, gdyby świnka umarła w tym miejscu, nie? Na właściwie samym końcu naszego mostu. Dobra, udało się właściwie praktycznie wszystko, ale ten portal jest tak no mega, mega niefortunnie, akurat takim przypadkiem umieszczony na drzewie, ponieważ czemu nie? No nie, po prostu no, nie mam pojęcia, ten portal był właśnie bobo, ale no po prostu wow, okej, okay? Więc polecimy zaraz z tym drzewkiem, bo nie już to właśnie, że musimy właśnie mieć przejście. W ogóle czekajcie, a co gdyby właśnie sobie to zrobić z tego, chociaż nie, to jest zbyt czasochłonne, więc zrobimy to sobie właśnie szybko z tego drewienka, będziemy mieli wszystko git, okej, okay? Więc teraz tak i teraz tak, spoko.
Właśnie sobie zaraz ogarniemy jeszcze jakieś płytki i będzie to właśnie tutaj najprostszy sposób, aby to wszystko skończyć, więc teraz tak. Więcej drewna, gościu, więcej drewna. 12, no powiem, że nawet spoko wynik. Minus 4 jeszcze, żeby było na craftinga. On sobie właśnie wbije w to miejsce i lecimy z tymi płytkami i budujemy te schody, które będą to właśnie szły aż do portalu, gościu. To będzie też właśnie tutaj mega czasochłonne, widzę. Ale trudno, okej, trudno. Zróbmy to, postaramy się, a może nawet to jakoś wyjdzie. Dobra, teraz cyk, ma nawet na to wystarczy taki stopień i teraz sobie skręćmy na przykład w tym kierunku. Dobra, i lecimy do góry szybko. Dobrze, cyk, cyk i cyk i cyk. No i w sumie będziemy zobaczyć, teraz zaraz mieli gotowe, serio. To już trwa chyba z pół godziny, a my dopiero kończymy budowę schodów. Nie, to jest żart. To jest jawny żart, naprawdę, ziemeczki. Bardzo was przepraszam, ale no w sumie wy macie właśnie dłuższy odcinek, więc to właśnie widzę, że ciekawiej, a my lecimy do góry, ponieważ to musimy jeszcze w tym materiale sobie zrobić wszystko i byłoby też właśnie tutaj spoko, gdyby je w tym odcinku w ogóle jednak sprowadzić, nie? A to nam idzie właśnie tutaj ciężko, więc teraz cyk, no w końcu mamy za chwilkę portal, okej? Okay? To jeszcze sekunda, okej? Okay? Sekunda i będzie. Uwaga, uwaga! Chwilowy moment, naprawdę kluczowy moment. Udało się, jest! Jest portal, ale to właśnie też musimy sobie, żeby nie było krążyć, ale naprawdę. To było takie długie, to było takie czasochłodne, ale w końcu się udało, okej? Okay? W końcu się udało, więc teraz cyk. Sobie właśnie jeszcze dla pewności jakoś okrążymy. Będzie ważne, gdyby to właśnie spadło, to byłoby strasznie, strasznie głupio. Teraz tak i teraz tak. No i spoko, udało się. Będziemy właśnie tutaj zaraz mieli to wszystko gotowe i lecimy w tym kierunku właśnie już po te moje świnki dzikie, które w ogóle tutaj, jak dla mnie, są naprawdę bardzo fajne do hodowli, tylko no, powiem tak, nie mam w ogóle pojęcia, czy nadają jakieś mięso. I też nie mam pojęcia, czy mi się rozmawia, ale spokojnie, jak sobie ogarniemy, to się dowiemy, okej, okay, dowiemy się, więc teraz polecimy sobie tenda. W ogóle wiecie co? Piszcie właśnie w komentarzach, to jest też właśnie bardzo ważne, jakie one dają mięsko i czym się je w ogóle rozmnaża, nie? To jest też właśnie ważna kwestia, a my polecimy sobie właśnie jakoś tutaj tym, okej. Okay. To było właśnie tutaj tym drzewkiem chyba się leciało, ale my sobie polecimy, żeby właśnie nie było to jakoś dołem, będzie to o wiele prostsze. Cyk i cyk i cyk, no i co? Mój piękny most jest właściwie dość widoczny, naprawdę, powiem, że to wygląda tak, powiem, że no tak, że jak Abra albo Bobo, albo w ogóle Agentic sobie wbiją do Netheru i to zobaczą, to sobie pomyślą XD, co tu się działo, nie? Więc polecimy sobie właśnie jakoś tym jeszcze przejściem i tu właśnie już tędy i tu sobie właśnie z nią będziemy chodzili po tej, na, właśnie tej takiej niby trawie. A tu właśnie mamy chyba kolejny most w tym miejscu, tam on właśnie jakoś tutaj na górze. Dobra, gdzie on teraz właściwie był, co? On był właśnie jakoś chyba tam, czy tam, nie mówcie, że się teraz właśnie zgubiłem, nie mówcie, to jest nierealne. On był chyba właśnie jakoś w tym stronę, okej? Okay? W tom? No nie, nie mówcie, błagam. Elvis się zgubił w tak samym trasie odcinka? Nie, spokojnie, to jest niemożliwe, okej? Okay? Spokojnie, zaraz się właśnie kogoś tutaj ogarnę, ale jaka w ogóle lipa, nie? Jaka lipa jest, drewienko, dobra, już się bałem tak fest, że się zgubiłem, okej? Okay? Tak w środku odcinka go przerwać, bo się zgubiłem i nie ma tych świnek, nie? Dramat. Więc polecimy właśnie sobie w kierunku, o ile one w ogóle jakoś tam nie zniknęły, nie mam pojęcia, a jak zniknęły, to trudno, okej? Okay? Jak one zniknęły, to spokojnie, jeszcze będzie odcinek z ich ogarniania, bo naprawdę, no wow. Więc teraz cyk, lecimy w tym kierunku, okej? Okay. Lecimy właśnie po te świnki z ogliny, tam ogólnie, wiecie co? Ja właśnie na to mówię dzikie świnki, ponieważ no to jest takie w sumie świnka i trochę dzikie, nie? Więc lecimy, dobra. Zobaczcie, jeszcze szybko zjem, dobra. Okej, okay, no. Taki level z Afryką, to w sumie sobie zgarnę, nie? W sumie go sobie właśnie jakoś tutaj zgarnę, ponieważ jest zawsze na plusiku, więc okej, okay, wiecie co? Chwila prawdy, lecimy, zobaczymy, co z tego będzie. W ogóle też nie mam pojęcia, jak te świnki zachowują się w normalnym świecie, nie mam w ogóle żadnego pojęcia. Więc zaraz zobaczymy. Okej, okay, więc lecimy właśnie tutaj naszym mostem szybko. Zobaczmy, czy to się jakoś w ogóle uda, bo jest szansa na to. Znaczy, no jest szansa, no jestem wręcz pewien, że to się jakoś uda. O ile w ogóle coś tam wbijemy do naszego świata. Dobra, są świnki? Są, więc pikabelo gości, lecił sobie jakoś tutaj tam. Dobra. Świnki moje drogie, uwaga, uwaga, otwieramy wam tutaj wszystko. O nie, tu jest ten lamus, który bije i ma jeszcze kuszę. No nie, nie, byku, odpuść sobie, nie świnki, to nie ma sensu. Okej, ty nie bijesz, spoko, tu masz kotleta, proszę bardzo. Okej, okay. Czekajcie, czy on w ogóle może teraz sobie to przyjąć? Nie, on nie może być zbyt mały. Dobra, więc polecimy sobie właśnie jakoś tutaj po tą świnkę. Oby mnie w ogóle nie zabiła, nie, ponieważ to byłoby już takie fest failowe, nie. Więc świnko, wbijaj do mnie, śmiało, świnko skacz. No chyba nie skoczy, zaraz zobaczymy też w ogóle. Więc teraz cyk i cyk, polecimy sobie. O, dwie od razu, i w sumie jest szansa, 3 to jest teraz jednak zbyt dużo, okej? Okay? To jest teraz zbyt dużo, więc na spokojnie, poradzimy sobie właśnie jakoś tutaj za chwileczkę. Okej, okay. Chodź świnko. No jedna, no nie pchać się, no spokojnie świnki, błagam was, spokojnie, bo ja rozumiem, że można nie lubić Elvisu, okej, okay? Ale żeby masz tak teraz to kurczyć, to nie. No nie, świnko, spokojnie, okej? Okay? No okej, okay, idziemy. Jedno idzie, więc no idealnie. Chodź teraz właśnie tam, no świnko, nie bój się, błagam cię, nie spadnij, błagam cię świnko, idź spokojnie, nie stresuj się w ogóle. Nic się nie stanie, okej? Okay? Będzie dobrze, ale słucha się Elvisa, więc teraz lecimy sobie właśnie tędy, świnko. Chodź, zapraszam cię właśnie bardzo gorąco. Lecimy czy nie lecimy? Nie spadnij, proszę, nie spadnij. Okej. Okay. No jest to co najmniej stresujące, no.
Nie, ona chodzi po krawędzi, nie. Moje serce w tym momencie stanęło, okej? Moje serce w tym momencie stanęło. Nie, nie. Dlaczego? Ona chodzi po krawędzi, nie mam pojęcia, ale jest to co najmniej strasznie stresujące, tak strasznie, okej? Oj, świnko, idziemy dalej, idziemy do mojego domku. Śmiało, zapraszam! Zapraszam, świnko, lecimy właśnie tutaj w kierunku mojej willi, znaczy na willi, no. To nie jest willa, ale jest skromny domek, okej? Trudno, lecimy, świnko. No, ale... Tak się trochę pośpiesz, co? Pośpiesz się tak troszeczkę. Dobra, idziemy, okej, Serio, to sobie właśnie tutaj przez cały odcinek myślę, czy my one się w ogóle mogą rozmnażać. I nie mam zielonego pojęcia, okej? Nie mam zielonego pojęcia, ktoś nie mam właśnie z jakiegoś mięsa czy coś w tym stylu. Czy dają po prostu jakiegoś, nie wiem, świnkowego mięsa normalnego. Chodź, lecimy, wyku, lecimy szybko. Dobra, więc teraz tak, okej, alright, ogarnięte. Lecimy, teraz właśnie jakoś tutaj, ty masz tym świnko. Śmiało, w ogóle. Moi kochani, zadanko dla was, wymyślajcie oczywiście w komentarzach imiona dla naszych świnek, ponieważ one jeszcze właśnie imion nie mają, a mogą właśnie mieć imiona od was, więc właśnie wam to bardzo polecam, tak samo właśnie jak Genio, wybraliście w... O Jezu, on tam spadł, nie, on tam spadł, no nie, nie wierzę w to, on jest taki stresujący, okej, on mnie tak stresuje, no... Weź się uspokój, chłopie, weź się uspokój. Nie chodź po krawędziach w ogóle, bo ja wiedziałem, że one są problematyczne, okej, ale aż tak bardzo. No nie, no niemożliwe wręcz, no okej, to jest taki, no jednak nieciekawy punkt. Dobra, powinno być dobrze. Powinno być dobrze, okej, nie spadła świnka. Nie spadła świnka, udało się. Okej, lecimy świnko, dobra. Na spokojnie mówię, nie stresuj się. Mamy czas, okej, mamy czas. Serio, ten film już trwa, nie wiem, z godzinę. Ale lecimy, dobra, lecimy, spoko sobie właśnie tutaj w tym kierunku. Naprawdę mamy tutaj właśnie swobodę. No, nie chodź po krawędzi. Jezu, jak mnie to boli, no, boli w oczu, okej, jak ona chodzi po krawędzi. No przecież ona może spać w każdej chwili, to nie. Oj, świnko, no nie, nie skomentuję tego, będę cicho. Moja opinia nie jest ważna, po prostu lecimy do portalu. Aby w ogóle też być jakaś tutaj właśnie w trzylipa, bo ona zboczyła z kursu. No, ale... Ale idziemy, halo, ale ona przecież była agresywna. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale spoko. Po prostu ją walniemy raz i nas będzie goniła, okej? Okay? Ło, ale mnie podrzuciła. Dobra, to lecimy, serio, nie mam pojęcia w ogóle, jak to działa. Ale okej, okay, no, ale proszę, no chodź. No wiesz, to jest połowa odcinka, halo. Lecimy, świnko, chodź, idziemy, nie zatrzymuj się, okej, okay? Nie zatrzymuj się. Po prostu lecimy, chodź, no, ale. Ale jak? Ale to jest w ogóle możliwe? To jest w ogóle możliwe, że ona tak się zachowuje? Bo to nie jest możliwe, serio, to nie jest możliwe. Więc to mam pomysł, zbierzmy sobie właśnie jakieś drewno i ją zabudujemy, może to jest właśnie jakiś plan w ogóle. Chyba, że ona się tak zachowuje jak wbija na tym piątce, nie mam pojęcia. Ale może ona nie jest po prostu łagodna. No, ale no proszę cię, ja tu nagrywam film, świnko. No, ale jak? No chodź, no chodź. No lecimy, tak, dokładnie. Chodź za mną, no. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to się odwala, ale ona w ogóle nie współpracuje, okej? Okay? W ogóle! No, idź tam, tu nie masz nawet wstępu, okej? Okay? Teraz to wszystko zamykam i spoko, okej? Okay? Teraz tyk, chodź, świnko, lecimy za mną, chodź, no proszę cię, no, dlaczego? Dlaczego ona mnie tak nie lubi? Chodź, błagam cię, lecimy teraz tam. Idź po prostu przed siebie, okay? Idź teraz właśnie przed siebie. Nie zbaw się nawet, to jest kursu, po prostu lecimy tam. No, idź tam, no nie wiem, co ja teraz zrobię, ale no... Proszę cię. Proszę cię, świnko, musisz pójść. W ogóle wiecie, to mam pomysł. Mój plan jest taki, że wezmę sobie mnóstwo klocków i zrobię je normalnie przejście, okej? Okay? Normalnie zrobię jej przejście, chociaż tutaj właśnie innej opcji nie ma, okej? Okay? Naprawdę, wiesz, to jest takie w ogóle teraz irytujące, ale dlaczego ona właśnie na tym takim niebieskim biomie się tak w ogóle zachowuje? Nie ma zielonego pojęcia, ale okej, okay, spoko, nie stresujemy się, więc budujemy właśnie dla świnki przejście, aby mogła sobie właśnie jakoś zarazbić, więc teraz cyk i cyk, spoko. Więc wpierw w ogóle to sobie jakoś zaraz zamkniemy, żeby nie było. Już nie bijesz? No. No bij mnie, świnko, no. Okej, okay, spoko. Spokojnie komentuję tego, więc teraz właśnie budujemy sobie dla niej szybko zagrodę. Okej, okay, ogarnięta zagroda, więc chodź właśnie, świnko, w samo miejsce. No, no chodź. No nie stresuj się. No, teraz nie bijesz? Teraz nie nagle bijesz? A z jakiego to powodu, co? No chodź, teraz skacz, śmiało, skacz teraz do Elvisa. No, no wbij tam, proszę, jakie to jest w ogóle irytujące. Skąd ta świnia się wzięła, to ja nie mam pojęcia, okej, nie mam pojęcia, ale udało się, jest w zagrodzie, więc picobello. Więc teraz właśnie stwórzmy dla niej takie tutaj właśnie prowizoryczne wejście, 2x2, którym właśnie do tego portalu przejdzie, ale no XD, serio? Tak już powoli zwątpiłem, że to jest w ogóle realne, okej, okay? Ponieważ no, takie zachowanie jest karygodne, więc teraz cyk i cyk i cyk, spoko. Ewentualnie sobie po prostu w tym odcinku ją ogarniemy jedną, ponieważ no, jest to mega trudne, więc zaraz tak i teraz tak, spoko. Lecimy teraz właśnie w tym kierunku, też to właśnie teraz trzeba będzie tylko skręcić, dobra. Więc to właśnie jest właśnie szybko zrobiony skręt, ogarnięte, udało się. I hop na dół, też to właśnie sobie jakoś zabezpieczmy, żeby nie było tutaj żadnej wpadki, dobra. Udało się, więc teraz sobie to zróbmy w ten sposób i w ten sposób, udało się. Dobra, więc lecimy i no... Powiem tak, nie spodziewałem się,
że ten odcinek będzie taki długi, nie miałem pojęcia, ale no, po prostu what? To jest niemożliwe, że ona aż tak protestuje w stronę, nie mam pojęcia dlaczego, ale spoko, no okej, jak chcą, to chcą, a my polecimy sobie zaraz tam, żeby nie było zaraz i ogarniemy sobie ją do tego portalu, ponieważ no, w tym odcinku tam że ją musimy ogarnąć, musimy, więc zaraz cyk, cyk i cyk, lecimy, no, tu taki jest właśnie skręt i tu będzie mega ciężko właśnie ją zgarnąć, ale spokojnie, poradzimy sobie, albo się nazywam Elviso, a tak się nazywam, więc teraz tak i teraz tak sobie polecimy tędy jeszcze szybko, dobra, i tutaj właśnie możemy zrobić ten skręt szybki, dobrze, okej, okay, udało się i też sobie zgarnąć szybko jeszcze więcej drewienka i będziemy już gotowi, ponieważ naprawdę, myślałem, że to będzie miało maksymalnie 20 minut, no bo, no, co jest trudnego w hodowli świnek, ale te świnki są jakieś egzotyczne, okej, okay, naprawdę, bardzo egzotyczne, więc teraz cyk i cyk i cyk, spoko, też właśnie jakoś sobie to zgarniemy. Crafting sobie tu wbija. Craftujemy szybko. Okej, okay, udało się. No, pół staka nie wystarczy. No, tyle to już na ludziku wystarczy. Więc lecimy sobie właśnie z tym przejściem. Naprawdę, nie mam pojęcia jakim cudem, ale w tym odcinku ją nas zgarniemy, okej? Okay? Nie mam pojęcia dlaczego, ale tak to właśnie tam idzie. Więc teraz cyk i teraz cyk, serio. Ogarniemy ją, albo się nazywam Elviso. Okej, okay, więc teraz tak i teraz tak i teraz tak. Tutaj właśnie będzie widzę, że mega problem. I a co gdyby w tym miejscu właśnie zbudować taki ogromny most, co? Tam by właśnie ewentualnie był skręt w tym kierunku, ale no... Nie wiem, czy ona w ogóle będzie chciała z nami pracować, nie? Chyba właśnie, że sobie stworzymy taką po prostu jednokratkowe przejście, gdzie będzie chodziło, wiecie co? Ale wpierw zobaczmy, jak się właśnie tutaj w tym miejscu zachowała, okay? bo to jest też ciekawy temat, więc zaraz zobaczymy, jak się właśnie tutaj będzie zachowywała. Teraz cyksy właśnie szybko się zamkniemy, żeby tam nie uciekła. Okej, okay, to chyba nie ma żadnej opcji ucieczki, więc spoko, ogarnięte i lecimy na test. W ogóle, czy ona teraz zniknęła? Tam jeszcze jest, więc spoczko. Siemano świnia, siemano świnko. Uciekamy, chodź, idziemy, chodź. Bij mnie, no bij, no proszę. Bij mnie, goń mnie, no. Jak? No tak, goń mnie, no lecimy, no chodź, no. Jakby, to jest w ogóle możliwe? To jest w ogóle możliwe, że on tak nie chce w ogóle z nami chodzić? Dobra, więc lecimy szybko, lecimy teraz tam w tym kierunku, no. Czemu on tak protestuje? No teraz nie bijesz? Za późno jest, więc teraz właśnie tutaj sprawdzimy, żeby nie było. No, chodź. Chodź, lecimy, okej, okay. Chodź, lecimy, ponieważ to jest nierealne, w ogóle, okej, okay, idzie, współpracuje, jest spoko, no. Dobra, na spokojnie, moi kochani, na spokojnie, mamy czas, dobra, mamy czas, więc lecimy w ogóle tylko właśnie na tym biomie jest nią tak źle, nie, tam był wszędzie spoko, więc teraz uwaga, uwaga, budujemy przepotężnie długi most, który będzie właśnie, wiecie co, na tej właśnie dwie kratki szerokości, żeby mieć pewność, więc teraz tak i teraz tak, lecimy sobie, lecimy, lecimy, dobrze, teraz cyk i cyk, udało się, No chyba właśnie tych pobudek starczy, więc zaraz sobie tam polecimy i naprawdę nie miałem pojęcia, że z nią będzie aż tak źle, no bo okej, wiedziałem, że to będzie jakieś tam trudne, nie? Ale na takim levelu, no to nie komentuję tego, więc teraz tak i teraz tak, lecimy sobie tędy, ja będę gościu i no, a to jest tylko pierwsza świnka, nie? Jeszcze druga, no po prostu wow, więc teraz cyk i cyk i cyk, spoko, na razie nam to właśnie wychodzi, więc teraz spoko nam to idzie jeszcze, dobra, udało się gościu, udało się, więc picobello, a my polecimy sobie, wiecie co, nawet gość teraz w tym miejscu, dobrze, czemuś by tego właśnie nie zrobić i lećmy też właśnie tutaj sobie lekko w górę, sobie też właśnie też zabudujmy, żeby to się nie uciekła, dobra, Teraz sobie właśnie też szybko zróbmy to, tak, tak żeby nie spać, to zróbmy, dobra, teraz cyk, cyk i cyk, no i co, udało się praktycznie, więc picobello, alright, mam tu właśnie widzę, że taką miśnankę zrobioną jednak, ej, w sumie wiecie co, mam pomysł, ponieważ no, to jest takie, już powiem, że wam lekko zbyt uciążliwe, że ona tak w ogóle nie pracuje, więc wiecie co, mój pomysł jest taki, aby starać się właśnie wbić po drugą i obecnie w tym miejscu zachować i dopiero jakoś tam sobie je potem ogarnąć, ponieważ no to jest wręcz przykre, to jest przykre, albo wiecie co, mam pomysł, mój plan jest taki, właśnie, że sobie to właśnie ogarniemy sobie te świnki właśnie, a jutro na moim kanale Elviso Games właśnie, czyli na moim drugim kanale, pojawi się odcinek, jak to kończymy, ponieważ to jest naprawdę niemożliwe, aby to zrobić w godzinę nawet nie, więc teraz polecimy właśnie sobie tędy, ale no, godzinny odcinek to byłoby po prostu wow, no więc teraz polecimy sobie właśnie jakoś tutaj po drugą, zgarniemy je w jedno miejsce, a potem polecimy sobie najzwyczajniej tylko po to, aby, no, w sumie, no wiecie, to ogarniemy sobie właśnie tutaj jeszcze tą drugą i ten odcinek skończymy i potem właśnie sobie na Elviso Games wbiję taki film, jak to dokończamy, ponieważ naprawdę, wow. Teraz mam taki właśnie XD, gdzie to było, nie? Nie mam pojęcia, ale chyba właśnie jakoś było to w tym kierunku, więc polecimy sobie tam. No, to jest tam właśnie, tam nawet ten most widzę, więc bardzo fajnie, lecimy, zobaczymy właśnie, czy ta świnka tam jeszcze będzie, bo tam właśnie była, więc lecimy gościu, dobra, no powiem tak, no. Było to co najmniej ciężkie. Było to ciężkie, ponieważ no... Na początku było spoko. Najgorzej właśnie było na etapie budowania mostów, bo to było serio mega ciężkie, ale w ogóle, że ona tak się zachowuje, no tylko teraz pójdzie, no, ona jest chętna, ona wręcz się prosi, aby za mną iść, ona mnie błaga, abym właśnie po nią przyszedł, nie? A tamta, no nawet nie chodzi, nie? No nie. Chodź, winko, lecimy, co?
spokojna się telewizja, jeżeli idzie, więc bardzo fajnie. Ona jest spoko, tamta nie jest spoko, tamta jest zła. Więc zdaję tylko Boga, się nie spadnie, okej, nie spadnie, bo będzie straszny fail. W ogóle no, dlaczego? Nie mam pojęcia, ale ona no stop sobie właśnie chodzi po krawędziach i to jest takie właśnie mega irytujące, bo w każdej chwili może spać, okej, to jest w każdej chwili, więc lecimy świnko szybko, lecimy szybko, leci, nie poddawaj się przed siebie do Elvisa i będziesz tam właśnie zaraz koleżanką, no bo, no powiem tak, no w tym odcinku to jest nierealne, żeby skończyć, okej, ten odcinek, żeby właśnie to wszystko ogarnąć, miałby co najmniej 1,5 godziny, nie, więc ma świnko sobie właśnie tędy, wbijemy szybko, dobra, alright, siemano, też powiedzieć pigmeny, siema, dobra, więc chodź to właśnie szybko, chodź, lecimy, no, no okej, okay, no powiem tak, na razie właśnie jest spoczko, bo sobie za niej pracuję, ale może być też właśnie gorzej, jak wbija na ten biomnie, bo jak tam na niego wbiła, to kompletnie dostała głupawki i nawet za nami nie szło, okej, okay? Nawet jak ją wolną, to za nami nie szło, więc zaraz lecimy sobie właśnie jakoś w jej kierunku i tam cię właśnie zamkniemy, ponieważ no innej opcji aktualnie nie widzę, więc chodź świnko lecimy szybko, dajesz, nie poddawaj się, serio, na spokojnie, teraz cyk, chodź, śmiało, mam tutaj taki właśnie ładny most, z którego raczej nie spadniesz, mówię raczej, ponieważ nie jestem pewien, dobra, wbijał to, więc Okson, lecimy sobie, dobra, alright, panie. I właśnie mamy ten mostek też zrobiony, więc chodź, winko, śmiało, nie bój się Elvisa, ja ci krzywdę nie zrobię, prędzej ty mi zrobię krzywdę, znając ciebie, więc cię też właśnie jakoś tutaj na górę, który w ogóle chyba jest jakiś Enderman, no proszę bardzo. Wiecie co? Ja go lepiej wyjaśnię, niż potem, żeby on mnie jakoś skoczył na koło, nie? Więc teraz ty się nie ma gościu. O, udało się, perełki też nawet są, okej, świnko, okej, w ogóle mam teraz ten fajny blok, wow, mam teraz ten fajny bloczek, więc bardzo fajnie, się nawet jakoś jeszcze potem przyda, dobra. Chodź, świnko, błagam, współpracuj, okej, okay? Błagam cię, współpracuj z Elvisem, bo potem może być różnie, naprawdę, bądź posłuszna, chodź za mną cały czas, więc lecimy sobie właśnie jakoś tutaj w tym kierunku szybko, w ogóle spójrzcie też, w ogóle, wow, pragnę zauważyć, że jak świnka jest na drzewach, to się zachowuje normalnie, a jak jest na dole, to się zachowuje źle, więc nie wiem, czym to właśnie jest spowodowane, ale okej, okay, spoko, mi to pasuje obecnie, więc teraz wbiję do Elvisa sobie, wbiję to właśnie sobie śmiało do Elviska, ja ci właśnie krzywdy nie zrobię, żeby nie było, dobra, i teraz pytanko właśnie, no, wbij tu, wejdź tu, świnko, i już ma głupawkę, nie, i już, no, błagam cię, no wejdź tam, no wejdź, no, tak, no, goń mnie, teraz mnie goń, teraz, tak, udało się, okej, okay, spoko, udało się właśnie ogarnąć wszystkie, to właśnie jest ta pierwsza, to właśnie jest jakaś jeszcze biega ta druga, ale po prostu ziemeczki, wow, nie mam pojęcia dlaczego, ale to wyglądało dziwnie, więc polecimy sobie też właśnie jakoś tutaj w kierunku szybko do naszego domku, ponieważ, no, powiem tak, wiedziałem, że to będzie mega ciężkie, ponieważ no one są agresywne, są właśnie mało agresywne, ale że one, no jak się z nimi próbuje współpracować, no dostają jakieś dziwne głupawki i nie reagują w ogóle. Nie mam pojęcia dlaczego, ale spoczko, no powiem tak, trudno, nawet właśnie Elvis ogarnie sobie to ogarniemy potem, więc teraz polecimy sobie w tym kierunku szybko, okej, okay. Więc śmigamy sobie właśnie do naszego domku, no powiem tak, ważne jest to, że mamy to właśnie już mosty porobione, tylko trzeba właśnie będzie jeszcze zrobić barierki, będziemy to właśnie mieli ten problem z głowy, więc teraz lecimy sobie tutaj, panie, szybko lecimy, siemano, właśnie jest to drwinko, więc sobie tędy przejdziemy. Dobrze, więc lecimy sobie właśnie kosztuje też właśnie tą ścieżką poboczną. No i w sumie no odcinek bardzo fajny, właśnie mi się to właśnie to podobało, to było w ogóle spoko właśnie jeśli chodzi o robienie tego, ale no nie było spoko to, że nie możemy nawet ich tutaj sprowadzić, więc trudno, polecimy sobie właśnie kosztuje do tego portalu szybko, no powiem tak, to było dziwne, ale no trudno, akceptuję to, że świnki mogły odmówić, ok, akceptuję to, na Elvis to niestety właśnie jakoś ogarniemy, więc teraz tego cię polecimy sobie, wow, jak to się właśnie jest, tak właśnie wydarza godzinkę i się wbija do tego normalnego świata, to jest taki wow efekt, nie, to jest takie właśnie wow, jak ja to nie byłem, więc nawet spoczko, więc teraz polecimy sobie właśnie do mojego domku i tak sobie właśnie myślałem właśnie moi kochani, skoro właśnie w tym miejscu są krówki, to jest właśnie ich hodowla, to tak właściwie no gdzie byłoby można zrobić hodowlę tych właśnie choglinów, nie? I tak sobie właśnie wpadłem na pomysł, aby zrobić ją jakoś w ogóle w podziemiach, aby ona była tajna właśnie, albo chociaż nie, bo nawet byłoby właśnie fajnie, gdyby każdy właśnie wiedział, że mam, więc wiecie co? Może właśnie jakoś bym ja sobie zrobił w tym miejscu, ponieważ no lepiej właśnie by było, żeby każdy wiedział, że mam coś, czego nie mają, więc było to właśnie nawet spoczko i właśnie chyba właśnie sobie to zrobić jakoś powstanie w tym miejscu, tylko no mówię też, to będzie trzeba jakoś właśnie sobie pogarnąć, to będzie ciężko, ale spokojnie poradzimy sobie, ponieważ oczywiście to jest właśnie Elvis o team, a teraz polecimy sobie do właśnie tutaj do mojej farmy szybko jeszcze. Ona właśnie już ogarniała czy nie? No nie. Jest no stop, taki stan jak było, więc trudno. Nikogo to właśnie widzę, że nie było, więc chociaż tyle, więc teraz tak i teraz tak sobie właśnie jakoś ten czy wyjdziemy. Więc właśnie tutaj w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Serio, chore nowe epicki, nowe epickie odcinki z nowej serii codziennie, więc właśnie to się bardzo opłaca. Sub, dzwonek, gościa, chyba każdy wie, jak serduszko dostać. Dokładnie. Właśnie czekajcie, jeszcze było jakąś kościanko, jeśli nie mylę. Czy ja odłożyłem, nie mam już pojęcia, ale no chyba tak, więc teraz ty gościu sobie jeszcze właśnie jakieś parę ubijemy, więc teraz tyk, udało się, no w sumie no tak jeszcze w ogóle. Myślałem o tym, aby sobie zrobić sklep ze
skórą, nie? Ponieważ tego tu jest tyle, że no to jest ogólnie drogi materiał, więc nawet to jeszcze jakoś pomyślę. Więc subujcie kanał, jest to bardzo ważne. Chore, epickie odcinki codziennie z nowej serii, więc to jest właśnie bardzo ważne. A chyba każdy wie właśnie, jak to jest serduszko oraz oła. Gardło zabolało tutaj właśnie pod koniec odcinka, dobra, trudno. Siemano, tutaj w ogóle genio, siemano. Oraz właśnie, nie wiem czy wiecie, ale mam swój właśnie drugi kanał. Nazywa się Elviso Games, na nim macie moje też codzienne odcinki z tej przygody. I tam właśnie będzie jutro kontynuacja z tego odcinka dzisiejszego, gdzie właśnie to będzie się skończyli. Więc subskrybujcie właśnie też ten kanał, macie do niego link to właśnie do góry w karcie i tam w opisie na dole. I właśnie też wam bardzo polecam mojego Instagrama. Macie do niego link w opisie, nazywa się Elviso Podłogo Oficjal. Na nim macie moje zdjęcia, relacje ogólnie właśnie tam jest mnóstwo mnie. Więc no powiem tak, ktoś mnie lubi, to się bardzo opłaca. Obecnie nawet tak uważam, że właśnie tego sobie followujecie, to jest wbija na wasze konto i wam normalnie lajkuje, znaczy, no powiem tak, lajka do Elvisa to jest końcu już pan na dzielnie, okej? Okay? To jest gościu szpanik, więc no cóż. Siemano geniu, ja spadam do domku i jeszcze właśnie myślę, jaki potem sobie zrobić, ponieważ no... To będzie ciężkie, okej? Okay? To będzie ciężkie, ponieważ ma każdy widział, jak on ma, więc właśnie dla was bija ogromne pozdro. Widzimy się na odcinku jutro, ponieważ są codziennie o 14.15, więc pozdro, siemaneczko i ogromny, serdeczne, przeogromny, joooo!